Wejść. Melduję się, towarzyszu majorze. Porucznik Kowalski. Macie problem, towarzyszu poruczniku. Bandyci na waszym terenie są wyjątkowo aktywni. Ależ, towarzyszu majorze, robimy co możemy. Aresztowaliśmy już dziesiątki leśnych. Oj, Kowalski, Kowalski. A kto wam każe ich aresztować? Nie rozumiem, towarzyszu majorze. No jak tak na was patrzę, to wcale mnie to nie dziwi. Posłuchajcie mnie więc uważnie. Wy ich nie macie aresztować, Kowalski. Wy ich macie likwidować. Bandytów i wszystkich tych, którzy im pomagają. Ma po nich nie zostać żaden ślad. Mają zniknąć z pamięci ludzi, a tym samym z historii tego kraju. Zrozumieliście? Tak jest, towarzyszu majorze. I jeszcze jedno, Kowalski. Jak się za nich nie weźmiecie, to się za was wezmą towarzysze radzieccy. A teraz wypad! Co za idioci. I z kimś takim budować komunizm. Wszystko trzeba robić za nich. Towarzysz Dzierżyński robi się przepraszam. Panie.
chce być sługą, niechaj sobie żyje. Niechaj sobie powróz okręci na szyję. Niechaj swoją wolę na wieki okiełza. Pan jest niedaleko, niech do niego pełza. Niechaj jak pies wierny czołga się bez końca za sowieckim biczem, którego potrąca i najpierw głaskany, a potem skardzony. Niechaj bolszewikom wybija pokłony, a kto chce być wolny i prawe ma serce, niech walczy, niech cierpi, choćby w poniewierce. Niech ducha pogrzebi, myślą o przyszłości, niech czoła nie zniża w podłej służalczości. Jestem świeżo upieczoną mężatką i absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. I pewnie ktoś zadaje sobie pytanie, dlaczego tutaj stoję? Co we mnie jest takiego niezwykłego? Odpowiem. We mnie nic, ale mam babcię. A właściwie to babcia mojego męża. Ale to chyba bez znaczenia. I to ona jest moją bohaterką. Babcia Anastazja. Uwielbiam ją odwiedzać i rozmawiać, a właściwie słuchać. Szczególnie od dnia, kiedy przydarzyła się nam ta wyjątkowa rozmowa. Nie martw się, Anna. Tak się czasem zdarza. Jesteście młodym małżeństwem. Docieracie się. Wiem, babciu, jednak mój wnuk nie ma łatwego charakteru. Ale nigdy cię nie opuści ani nie oszuka. Jest taki sam jak mój Władek. Władek? Przecież twój zmarły mąż babciu nosił inne imię. Władek. Moja pierwsza i jedyna miłość. Ojciec mojej córki i dziadek twojego męża. Umarł? Zginął. Był niewiele starszy ode mnie. Miał 23 lata. Kiedy go zabili. Ale kto? Kiedy? W 1950 roku. Za Polskę. Nie rozumiem. Przecież studiowałaś historię. Nigdy nie słyszałaś o żołnierzach wyklętych? Słyszałam. Ludzie różnie mówią i różnie piszą. Ich walka była jak dmuchanie naprzeciwko wichury, ale zasługiwała na szacunek. Opowiedz mi o Władku. Może kiedyś. Od tego dnia z niecierpliwością oczekiwałam, aż kiedyś nadejdzie. Dużo myślałam, starając wyobrazić sobie to niezwykłe, gorące uczucie, które narodziło się w tak trudnych czasach. O to, aby opowiedziała mi o swojej i Władka miłości, prosiłam Anastazję jeszcze kilkakrotnie. Aż któregoś dnia wreszcie odparła. Chyba nareszcie powinnam. To ja z Władkiem. Nasze jedyne wspólne zdjęcie. A to? To jest moje zdjęcie z więzienia. Byłaś w więzieniu? Tak. Byłam przecież wrogiem Polski Ludowej. Krzyżyk, który masz na szyi? Piękny. Zrobiłam go ze szczoteczki do zębów. Długo musiałam walczyć o prawo noszenia go. Tylko tyle pozostało z moich marzeń. Thank you.
Tylko niech dniar w oddali gdzieś gra.